Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale moje IKE. Ja się nazywam Piotr Andrusyna i zapraszam do obejrzenia 24 filmu o długoterminowym inwestowaniu w spółki dywidendowe w ramach indywidualnego konta emerytalnego. Zbliża się sierpień 2021 roku. Ja na swój rachunek maklerski wpłaciłem 1000 zł i zakupiłem akcje dwóch spółek, spółki PZU 26 akcji na łączną kwotę 975 zł i spółki Ferro 24 akcje 869 zł. Pomimo, że wpłaciłem tylko 1000 zł, tutaj zakupy są większe, praktycznie każda ze spółek blisko 1000 zł z tego względu, że miałem środki z dywidend, które zostały wypłacone w ubiegłym miesiącu i te właśnie środki pozwoliły na te większe zakupy. Ja za chwilę również pokażę, jakie dokładnie dywidendy zostały wypłacone i jakiej były wysokości. Łącznie na swój rachunek maklerski wpłaciłem już kwotę 35 650 zł. A obecna wartość portfela uwzględniająca niezrealizowany zysk wynosi 52 404 zł. Wiadomo, że ja zysk chcę zrealizować z założenia za 24 lata, bo portfel jest długoterminowy, tak jak pewnie wiadomo. Tutaj jeszcze wykres przedstawiający na kolor czerwony moje wpłaty i kolor niebieski, wartość aktualnie właśnie portfela IKE. Widzimy, że teraz się tutaj ten niebieski wykres lekko wypłaszczył z tego względu, że na rynku mamy korektę po prostu. Przejdę do pokazania i omówienia dywidend, które zostały wypłacone w tym miesiącu. Widzimy pierwsza dywidenda 25 czerwca, dywidenda ze spółki Lena Light 232 zł, następnie spółka Asseco BS 80 zł wypłacone, ostatni zakup Playway 25 zł dywidendy, nieco ponad, moja wpłata na rachunek maklerski 1000 zł, no i dywidenda za Asseco SE 30 zł, złotówka była przez tę spółkę wypłacona. Widzimy, łącznie na rachunek napłynęło 1367 zł. Moja wpłata 1000 plus właśnie te dywidendy, a także dywidendy z poprzedniego miesiąca, to te środki wynosiły blisko 2000. No i właśnie PZU i Ferro mniej więcej po połowie zakupione. Tradycyjnie zadałem pytanie na naszej grupie facebookowej, jaka spółka powinna trafić w sierpniu na mój rachunek, i obecnie najlepiej oceniana jest spółka Ambra, 61 głosów. Faktycznie tutaj się zgadzam też na spółkę Ambra. Poluję z tego względu, że tutaj jeszcze dywidenda przed nami, wyniki przed nami, może się okazać, że wyniki są dobre. I może ten kurs znowu ruszyć. Tam jest poza tym fajna sytuacja w tej Ambrze, że oni mają ustalone, że dywidenda ma z roku na rok być rosnąca, co jest takie w przypadku budowy portfela długoterminowego, takiego jak mój, to jest bardzo, bardzo dobre założenie, które może znacząco wpływać na wynik portfela. Spółka Asseco BS 32 głosy i GPW 24 głosy. Przejdę do pokazania portfela w aplikacji MyFund. Przypomnę, bo zawsze najczęściej zapominam o tym przypomnieć, że mój portfel zawsze pod filmem znajduje się i link do mojego portfela i możemy zawsze śledzić, jak to wygląda w każdej chwili. Właśnie dzięki aplikacji MyFund możemy wejść. Portfel jest ogólnie dostępny. Widzimy niezrealizowany zysk na tą chwilę na poziomie 17 200 zł. Stopa zwrotu na poziomie 120%, nieco spadła przez właśnie aktualną korektę. Zaraz przejdę do wykresu stopy zwrotu. Na tą chwilę jeszcze tylko udział walorów w portfelu. Ferro
spółka, która ma największą pozycję, spory wzrost, a także dokupowana przeze mnie 12% udziału w portfelu ponad, wysunęła się jak na pierwszą pozycję. I spółka PZU nieco ponad 10%, to są największe pozycje w moim portfelu. I akurat właśnie w tym miesiącu obie te spółki zostały do portfela dokupione. Za chwilę będę o nich mówił. Tutaj jeszcze mamy dywidendy w czasie. Widzimy ostatni słupek, pokazuje dywidendy wypłacone już w bieżącym roku 2021. No, ten słupek już jest zdecydowanie najwyższy. Praktycznie dwukrotnie wyższy niż dywidendy w 2020 roku, ale jeszcze nie wszystkie dywidendy zostały wypłacone, także czekamy na pozostałe. I szybciutko jeszcze stopa zwrotu, właśnie tutaj końcówka, ostatnie miesiące od, no powiedzmy od maja mamy korektę, to widać jest także na indeksach. Tutaj na zielono portfel moje IKE, na czerwono SWIG 80, na niebiesko WIG i WIG 20 na kolor żółty. Przejdę do podania argumentów, które uzasadnią mój wybór spółki PZU i spółki FERO, a także takie przybliżenie troszeczkę mojego sposobu myślenia, dlaczego akurat te spółki zostały zakupione. I tak ze spółki PZU, od niej zacznę, zostanie wypłacone w październiku 3,50 za każdą akcję w postaci dywidendy. Dzień dywidendy to jest 13 września, więc widzimy, że ten dzień już się zbliża i tutaj nie ukrywam, że typowo właśnie pod wypłatę dywidendy jest ten mój zakup, tym bardziej, że zarówno jedna, jak i druga spółka to są spółki, na których ten swój portfel chcę budować. Tutaj widzimy rekordowo wysoką dywidendę ze spółki PZU. Przy obecnym kursie jest to blisko 10%. Przy moim kursie, średnim zakupu, który wynosi 34 zł, jest to ponad 10%. Ja ten zakup aktualny spółki PZU, tutaj go widzimy na zielono, te punkty to są moje zakupy, wykres jest 3-letni. Widzimy, że 37 zł, troszeczkę tą swoją średnią tutaj zawyżyłem. Jednak i tak pozostaje to na poziomie 10%, a zwiększając pozycję, bo aż 9-krotnie kupowałem te akcje, a teraz za najwyższą kwotę, blisko 1000 zł, zwiększając tą pozycję, spowodowałem, że ta dywidenda to będzie aż około 500, ponad 500 zł, przez to, że ta pozycja jest już tak znaczna w moim portfelu. Więc zakup typowo pod dywidendę i jak mówią inwestorzy dywidendowi, głównie może takie niezbyt ładne sformułowanie, potem tę spółkę będę kisił w portfelu aż do przyszłego roku i kolejnych dywidend. Oczywiście obserwując cenę, jednak pozycja już jest dosyć znaczna, więc zobaczymy, jeżeli wyniki będą jakieś wyjątkowo dobre i te dywidendy będą w perspektywie, być może będę zwiększał, jednak na razie tutaj pod tą rekordową dywidendę zakup. Troszeczkę inaczej sytuacja się ma, jeśli chodzi o spółkę FERO, która również wypłaci dywidendę, także dzień dywidendy jest w okolicy dnia dywidendy w PZU. Tutaj mamy 7 września, dywidenda jeszcze we wrześniu będzie wypłacona i przy obecnym kursie, który bardzo, bardzo mocno wzrósł, jeśli chodzi o spółkę FERO, jest to i tak 6% ponad. Ze spółką FERO jest nieco inaczej, bo jak widzimy, ja kupowałem ją dużo taniej. Ona po prostu tak bardzo urosła i ja kupowałem po 16,30, 13,50 nawet, znakomita cena, i po 17,60 i teraz już aż po 36 zł. I tak zakup, ale tutaj ja oceniam bardzo dobrze perspektywy, jeśli chodzi o spółkę. Trzeba wziąć pod uwagę, że spółka jeszcze nie
nie pokazała wyników, które uwzględniają wyniki spółki Termet, która została przejęta przez spółkę Ferro, a tamta spółka także dobrze, bardzo sobie radzi, więc jakby tutaj ta sytuacja, ta perspektywa plus perspektywa cały czas wchodzenia na nowe rynki rozwoju organicznego, typowego, fajna, fantastyczna, mogę powiedzieć, spółka z bardzo dobrymi produktami, zresztą wielokrotnie o tym mówiłem, więc nie będę się powtarzał, jednak tutaj ten zakup ostatni właśnie pod to zwiększenie dywidendy poziomu i no, tak jak powiedziałem, przez to, że nie zapłacę podatku, to te środki będą od razu reinwestowane i od razu będą pracowały dalej w moim portfelu. Widzimy, Ferro jest największą spółką przy mojej cenie zakupu spółki Ferro. To było średnio, doliczając także ten zakup teraz za 36 zł, jest to i tak 18,69 zł średnio za akcję. To w moim przypadku daje dużą dywidendę na poziomie 12%. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj, bardzo ważną, taką jakby typowo strategiczną, jeśli chodzi o budowę portfela, pokazać, która być może coś tutaj nam zobrazuje. Widzimy, że ja wpłaciłem 1000 zł, jednak dzięki dywidendom, które zostały wcześniej wypłacone, zakupiłem spółki za blisko 1000 zł każdą z nich. Więc te dywidendy, pomimo że mają poziom około 10-12%, są w moim przypadku jeszcze wyższe. Czyli mogę, żeby tak to zobrazować, powiedzieć, że dolepiam śnieg do tej zsuwającej się kuli śniegowej, która, wiadomo, im więcej śniegu, tym większa kula, tym więcej tego śniegu się dalej do niej przylepia. Nie bardzo wiem po prostu, jak to lepiej wytłumaczyć, ale obiecuję, że się nad tym zastanowię. A teraz przejdę już do omówienia komunikatów ze spółek i tych komunikatów naprawdę będzie niedużo. Mieliśmy spokojny, taki wakacyjny okres, ale zbliża się sezon publikowania wyników półrocznych i myślę, że w przyszłym miesiącu to już będzie znacznie bardziej obszerny materiał. Zacznę od grupy Kęty. Grupa Kęty podała szacunkowe wyniki za drugi kwartał. No i wyniki, tak jak nas spółka już przyzwyczaiła, wzrosty rzędu 30-40% nie są tutaj czymś wyjątkowym. Zysk netto szacunkowo wzrośnie o 34%, a spółka przyzwyczaiła nas także do tego, że te ich szacunki są niższe niż się później okazuje, że spółka te wyniki osiąga jeszcze wyższe i kończy to się wzrostem kursu typu 5%. Także to jest sytuacja w grupie Kęty. Świetna, fantastyczna spółka dywidendowa, która, jeżeli ktoś kilka lat temu w nią zainwestował, to czapki z głów i mogła dać naprawdę znakomite wyniki. Ta cena już obecnie pod 700 zł, a no jeszcze niedawno mogliśmy kupować za 300, powiedzmy. Także im wcześniej, tym lepiej. W tym przypadku, jeśli chodzi o grupę Kęty. Kolejne komunikaty mamy ze spółki Nełka. Spółka Nełka raz, dwa, trzy, cztery, pięciokrotnie zakupiła akcje własne. Ostatnie nabycie akcji własnych z 19 lipca. Spółka kupiła 2230 akcji własnych w celu ich umorzenia, czyli to jest około 0,5%, ale któryś kolejny raz już, tak jak powiedziałem, jest to ten skup w akcji wykonywany, więc ten kurs rośnie i tak samo tutaj na kursie widzimy piękny wieloletni trend wzrostowy. Spółka taka bardzo
konsekwentna, tradycyjna, myślę, że najdłużej, wypłacająca dywidendy i też te dywidendy są rosnące. Nie są one na zbyt dużym poziomie, ale taki ukłon w stronę akcjonariuszy to jest właśnie ten skup akcji własnych i no i nie ukrywam, że to jest taka spółka na lata i bardzo bym chciał jeszcze ją zwiększyć, tą pozycję, ale no nie widzę po prostu miejsca, w którym bym miał to zrobić. Raz kupiłem spółkę Nełka po 372 zł, obecnie już pod 900 zł i no nie bardzo widzę, gdzie tutaj mógłbym tego zakupu dokonać, być może w jakiejś większej kolekcie. Tutaj widzimy jeszcze na żółto po drodze, dwukrotnie już dywidendy zostały z Nełki dla mnie wypłacone, także tę spółkę obserwuję i znajduje się u mnie w portfelu. I ostatnia już dzisiaj spółka, mówiłem o tym, że tych komunikatów nie ma zbyt wiele, no i w przyszłym miesiącu będziemy mieć na pewno zdecydowanie więcej. A ostatnia spółka to spółka Vigo System. I o ile jeszcze w poprzednim filmie mówiłem o negatywnej informacji, która polegała na tym, że nie będzie dywidendy ze spółki Vigo w nowym programie, zostało to określone, że dywidendy nie będzie w najbliższych latach. Dzisiaj jednak informacje pozytywne. Faktycznie nie będzie tej dywidendy, jednak środki finansowe, które spółka wypracowuje, zyski, zostają przeznaczone na przebudowę zakładu produkcyjno-laboratoryjnego oraz budowę instalacji Clean Room. Ta inwestycja to jest inwestycja na kwotę około 13 milionów złotych, więc dosyć istotne, a 10% wartości kapitału własnego spółki Vigo, więc dosyć poważna inwestycja. A co ciekawe, ta inwestycja ma zostać wykonana do 15 lutego 2022 roku, więc stosunkowo niedługi czas na wykonanie tych prac. W przypadku niedotrzymania tych terminów firma, która wykonuje, firma Klimal, zapłaci odsetki umowne. Kolejna informacja ze spółki Vigo to jest informacja o przychodach osiągniętych w drugim kwartale 2021 roku. I tutaj mamy te wyniki. Wyniki, widzimy wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie blisko 30%. Naprawdę znowu po raz kolejny bardzo, bardzo dobre wyniki ze sprzedaży, ze spółki Vigo. I co ja bym chciał, na co bym chciał zwrócić uwagę, jednak mimo wszystko, co jest dla mnie tutaj kluczowe, to materiały półprzewodnikowe. Ja mówiłem o tym w pierwszych swoich filmach, ale proszę zwrócić uwagę, jak duży wzrost tutaj do ponad miliona przychodu w tym zakresie, z 373 tysięcy w drugim kwartale 2020 roku, więc myślę, że tutaj te materiały przewodnikowe to jest taka rzecz, która może tej spółce przynieść olbrzymie przychody. Ja mówiłem o tym w poprzednich swoich filmach, tych jeszcze pierwszych z grudnia 2019 roku i z marca 2020 roku. Ja postaram się dać odnośnik na górze do tych filmów, ale także linki pod tym filmem, bo naprawdę warto tutaj sięgnąć do takiej analizy działalności spółki Vigo i perspektyw, bo cały czas ta spółka ma olbrzymi potencjał do generowania coraz to wyższych zysków. Na koniec chciałbym zaprosić na naszą grupę facebookową Moje IK Akcje Spółek Dywidendowych, podziękować za wszystkie subskrypcje, kciuki w górę. To na pewno pomaga dla rozwoju mojego kanału. Przypominam, że w swoich materiałach mówię o swoich prywatnych opiniach, nie są to rekomendacje inwestycyjne, a jedynie materiał, który ma służyć
edukacji i dziękuję dla tych, którzy dotrwali do tego momentu. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Cześć!